Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, widzów. Wracam z kolejnej inspekcji samochodu przed kupnem, tym razem Dacia Duster. Samochód dosyć świeży, bo z zeszłego roku, 1.0 TC silnik o mocy 100 koni mechanicznych. Tutaj auto było oferowane w przysalonowym komisie, także miało udokumentowaną historię, dosyć mały przebieg, niecałe 20 tysięcy km po pierwszym przeglądzie. Najprawdopodobniej auto całe w oryginalnym lakierze, aczkolwiek jakieś tam były podmalowane, były jedne drzwi, aczkolwiek mieściło się to w granicy tolerancji jeszcze lakieru fabrycznego, być może zostało to po prostu spolerowane, także tutaj stan techniczny, wszystko był bez zarzutu, oprócz jednej rzeczy, czyli dosyć zabłoconego podwozia. Tutaj częściowo też silnika, tutaj powiedziałem kupującemu, żeby albo obniżyli cenę, powiedzmy, na profesjonalne mycie podwozia, albo sami umyli to podwozie łącznie z silnikiem, jeżeli silnika nie chcą myć, bo auto było oczywiście na gwarancji jeszcze ponad 2 lata, z tego co wiem. Także tutaj kupujący był zadowolony z jazdy próbnej, jak się tym autem jeździło. Dosyć wygodne wnętrze, przestronne, także tutaj spory bagażnik, kupujący był raczej zadowolony z tego auta i najprawdopodobniej go kupił. Czasami jest tak, że nie mam dokładnych informacji odnośnie, czy dany samochód został kupiony, ale jeżeli ogłoszenie znika w krótkim czasie, to zazwyczaj jest tak, że samochód zostaje kupiony. Także to by było na tyle w takim krótkim odcinku odnośnie inspekcji samochodu. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia do następnego odcinka.